Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, przed wami Dead Island Riptide, jak zresztą widać. No chyba, że mam niewidomych widzów, no to muszę powiedzieć w sumie. Ale dobra, jest to produkcja, którą w sumie rozpocząłem swoją przygodę z YouTube'em, jeżeli to można tak w ogóle nazwać. Miało to miejsce ponad rok temu już. Troszeczkę mi przykro, że nie przekroczyłem do tego momentu progu 1000 widzów. No ale cóż, kompletnie nic nie pamiętam, oprócz tego, że bardzo niechlubny sposób skończyłem przygodę z tą serią. Bodajże na 10 materiale, bo się zdenerwowałem bardzo. No ale naoglądałem się ostatnio trailerów z Daylight, czyli innej produkcji Techlandu i tak sobie pomyślałem, że kurczę, w sumie przecież ja nie ukończyłem ich ostatniej produkcji. Więc nie pamiętając zupełnie nic, klawiszologii... pamiętam jeszcze tyle, że jestem Loganem chyba tutaj. O, już 12 rozdział. Więc tak pomyślałem, że może warto by było cofnąć się troszeczkę do korzeni i pobawić się troszeczkę z zombiakami. No dobrze, wspominam w sumie tą grę, oprócz tych karygodnych błędów, jak zmianę destination na mapie, na inne, w momencie zmieniania lokacji i po loadingu zaraz. Można się pomylić i zdenerwować. Znaczy nie polecam wam cofania się do materiału właściwego, czyli tego właśnie, o którym mówię, bo tam troszeczkę jakość jeszcze nie jest taka. To było dwa mikrofony temu, żadnej edycji, nic. Ej, dobra. Kuchnia polowa, przynieść trzyma mandze, puszki z jedzeniem. Dobra, podejrzewam, że tak. Prawy sposób to będzie atak. Tak jest. Dobra, gdzie mam moje bronie? Tutaj mam wszystkie. Okej, widzę dużo tnących, mało obuchowych. Dobra, ale sprawdźmy obuch może. Okej, to i owo się jeszcze pamięta. Dobra, jeden zombiak martwy. No to już widzę kolejnego, moment. A, tu jest kopniak. Mega turbo, przydatna rzecz w serii Dead Island. Więc pewnie w Daylight'cie będzie to samo. Dobra, ale jakiś sprincik, coś? Aha, lewa gajga, po prostu. Okej, co w świetniku? Ostrze! A czemu by nie? Dobra, to właśnie stop. Gdzie mam teraz iść? Tam, 130 metrów. A czemu by nie? Tylko może górą? Tędy? A, to nie wygląda, by miał się na dach jeszcze dostać. Zwłaszcza, że tam jest chyba most zwodzony i jest podniesiony. Choć nie, równie dobrze, to może być tylko zwykła paleta po prostu. Nie, ale dobra, tędy jakoś może się uda dostać w dobre miejsce. O, shit! Dobra, muszę sobie przypomnieć, czym się robiło. A, dobra, tak się robią uniki. Nie mam jeszcze umiejętności specjalnej, ale w sumie nawet nie wiem, jak ją włączyć. Dobra, chodź. Dobra. Bam. No i tak z dwa razy, dla bezpieczeństwa. Troszeczkę skyrimowo tutaj teraz się zrobiło. No, system walki jest podobny. Tylko mimo wszystko tutaj większe... Większy nacisk jest położony na konkretne części ciała, w jakie się trafia. O shit, dobra, bo już połowa zdrowia tylko. Chodź. Up. Nożysz, kurde. Toro i byk we mnie wpadł. Dobra, masz tu jeszcze cios jeden. Za karę. Dobra, centralnie do mnie zawsze rusza. Nieważne, czy jest odwrócony przodem czy tyłem. Dobra, raz go można zdzielić. Ale stop, inne bronie. Co tutaj mamy? To jest katana. Dobra, nie, bo jeszcze raz mnie trafi. No nie, może nie tak. Kurczę, jeszcze widzicie dalej. Taki delikatny lag z mojej strony. Taki lag mózgowy. Po prostu nie pamiętam, co było grane. Tak właściwie. To właściwie wtedy tak się nazywały odcinki, nie? Co jest grane, czy coś w tym stylu. Co ja sobie wtedy myślałem? Dobra, jeszcze raz musisz coś uderzyć, albo ja w ciebie parę razy. No ej, to zabiera troszeczkę mniej chyba. No dobra, jeszcze jedna szarża, fuck. Zmieńmy na, o, może to. Wygląda dosłownie identycznie. Dobra, ale kroi. O, sporo doświadczenia padło. I sporo peklu. Ej, no nie trzeba być geniuszem i pamiętać wszystkiego sprzed roku, żeby wiedzieć, że 4300 coś to jest duża kwota. Okej, na promenadzie widzę troszeczkę turystów. Więc weźmy tylko pas może. Ten niech leży dalej, a my sobie pobiegnijmy. Choć w sumie chyba właśnie za mną kogoś słyszę, żeby ktoś biegł sprintem. Tak, ale stracił główkę. Staminka mi się skończyła. Coś się zakończyło dla mnie glebą. A może tu na górę po prostu? A nie, to muszę z tej strony, tak? Dobra, to może pomachajmy, bo zaraz mnie zaciukają zombiaczki. Albo jeszcze lepiej naprawdę schowajmy się na górze. Fuck! Ej, wo. Ej, tak, to my się bawić nie będziemy. Masz tu papcia. Jeszcze jednego. Ej, dobra, chcesz serio katanę? Możesz mieć katanę, czemu nie, ale...
Myślałem, że papłycz, no to jest, kurczę, mniejsza kara, mniejszy wymiar kary jak dla ciebie. Co to był za dziwny cios? Miałeś głowę odciąć. Bam, no, a, troszeczkę jeszcze brakuje. Na! I believe I can fly. Co z tego, że głowa zmieniła wygląd w momencie odcięcia? Ale cóż. Dobra, nie pamiętam, jak się reperowało rzeczy. To jest najgorsze. Ja bym musiał znaleźć jakąś ten... skrzyneczkę? Nie, sorry. Stół do napraw. Ej, moment, tak właściwie, to co ma tutaj największy damage? To większe, zdecydowanie. Ło, to ładnie. 10 kafli. Tu gorzej. Wakisashi, katana i katana, czyli to krótkie, to ciężki morgan, czy ten siekiera. Ale to jest jednoręczne, tak? Aha, dobra, taki sobie toporeczek. Sprawdźmy go, większa mobilność, ale też widzę chyba żarcie. Nie, amunicja. Ale też faktycznie owoce. Dobra, bo to już jest niedaleko. To właściwie 60 parę metrów. Ej, ale dobra, przy okazji możemy sprawdzić, cyk, czym się przeładowywało. Chociażby. Nie, tym jest atak wręcz. Dziwne. Tutaj jest przybliżenie, to normalne akurat, bo jest na lewym spuście. Dobra, ale moment, tu jakoś dachy, coś... Nie, sorry, zapomniałem, postać się nie wspina. A tam widzę chyba jabłuszka. Więc akcja jedz jabłka jak najbardziej obecna. Oh, fuck! Ej, dobra, nic mi się nie stało. Więc jedz te owoce, tam jeszcze widzę puszkę z konserwami. Puszkę konserwową to właściwie, konserwę. Dobra, co tutaj? Zapalniczka, kolejna konserwa. Zombia jakiś? Nie. Ej, dobra, ławeczka jest niedaleko, więc warto podbiec i chyba sobie naprawić sprzęt. Ale jeszcze sprawdźmy, co jest w tej torbie. No, bateria LP4000, zaznaczona na zielono, czyli wiele warty przedmiot. Dobra, to jest tutaj tak, to jest tu. A nasz cel 53 metry w tamtym kierunku, czyli za nami. Tam. Oj, shit, to było zaścięcie, nieładnie. Tam. To jest bodajże Chrome Engine 6, tak? 4? Kurde, nawet nie wiem. Bym musiał sobie przypomnieć, ale chodzi w każdym razie o to, że... tak, wszystko naprawić chyba mam wystarczająco pieniędzy. Chodzi o to, że grafika nie jest może najwyższych lotów, ale i tak jest na czym oko zawiesić. Dobra, wszystko ulepszone. Też ulepszone. Naprawione. Tak, tam są owoce. Oj, coś tu się stało. Były delikatne problemy z przejściem przez barierkę. Doszło do zatopienia się ciała w mosiądzu, czy tam w żelazie. Cholera wiesz, czego to jest. No, ale my jesteśmy już na dole i pałaszujemy sobie jabłuszka. Na złość Putinowi oczywiście. A jakżeby inaczej. Nie ma więcej? No przecież widzę, że leżą. Ej, no halo. Tak, to mi nie róbcie. Ej, ale dobra, to może stać jakiś zombiach, więc... BUM! Jak się przeładowuje. Ej, dobra, nie wiem, ale to na razie nie jest ważne. 26 pocisków bodajże pozostało. A i tutaj nawet ładnie to jest waypoint się ustawił, linia, która mi wskazuje. Ale może jednak ten mały toporek. Nie chcę marnować kul niepotrzebnie. Wy na pewno jesteście martwi, panowie, tak? Stówka? No, ej, dziwne. A, shit, dobra, zmarnowałem apteczkę, ale chyba z tego co widziałem, miałem ich 20 aż, no to ej. Nie, chciałem kucnąć. No tu mi coś śmierdzi. Śmierdzi mi tu kupą na kilometr, bo nie mogę poszatkować zwłok. To znaczy poćwiartować, dokładnie rzecz ujmując. Dobra, jest rzut jakby co, ale nie będziemy rzucać toporkiem. A może! Taki jeden. I jeszcze bumerang. Dobra, są owoce? Co? Posilmy się. Ta pani już idzie? Czy już jest martwa może? To znaczy martwa to ona już jest, właśnie o to chodzi. Tylko czy martwa krocząca, czy martwa leżąca? Płatki leżące. O shit, jak to było? Lewy spust, prawy spust, dobra. No! To porek też naprawdę daje radę. Mam do przynajmniej po tej długiej przerwie. Mam taki plus o shit! Ej, wo, koleś. No, tych, to nienawidzę najbardziej ze wszystkich, to oczywiście pamiętam. I wy zapewne też, ci, którzy są ze mną od początku, no ale ej! Tak nie mogą mnie straszyć, że ja tutaj patrzę w dół, a tu nagle czyjeś nogi. To jest najstraszniejsze, co może być. Dobrze, przynajmniej mam telewizor ściszony troszeczkę. Na tyle, że słyszę mniej więcej, co się dzieje, ale ja bym nagle usłyszał taki przenikliwy krzyk, który po prostu znajdował się coraz bliżej i bliżej i bliżej i nagle aaaa! No, to by było słabo. Ej, nie, ale zaraz umiejętność specjalna będzie. A chwila, moment, bo to już jest tak właściwie tu. Kurczę, no dobra, ruszyli już do mnie.
No właśnie, trzeba pamiętać tak. Puppet. Od tego zaczynamy. Puppet znowu. Bam, bam, bam. Ej, moment, ja mogę im skakać na głowy? Ej, to bardzo mnie cieszy, możesz się przewrócić. Fuck, trafienie krytyczne, babcie. Nie no, fajnie jest, jak coś takiego się w ferworze walki przydarzy, kiedy jest to potrzebne, ale teraz akurat chciałem sprawdzić, czy mogę... Jak tak właściwie, bo już sobie przypomniałem, że można, ale skakać na głowy zombiakom. Shit. Dobra. A, o dobra, to tego nie pamiętam, ale może się uda trafić. Nie, niestety nie. Nie ma perfekcyjnego otwarcia, no ale już za drugim razem. Jorge Teroso? To by miałem dostarczyć coś tam? Czy może poczęstować się szpadlem, jednym z tych dwóch, które znajdują się tutaj u ciebie? Nie, wiesz co, może najpierw... Nie no, młotek to nie. Ale może najpierw splądruję ci szafeczki, bo w nich chowasz dolary. I najwidoczniej kompletnie nie przejmujesz się tym, że właśnie cię okradam, a ty na to patrzysz. Ze skrzyżowanymi na klatce pierściowej rękoma, więc no nie można więcej fucków tutaj dać, że tak powiem. Ten koleś typowo don't give a fuck. Ma to gdzieś. Dobra, szmat. A w sumie dobra, już tu jestem. I tak wiele rzeczy naprawdę nie zdążyło się zepsuć. Ej, moment, o skrzyneczce. Niemrawy ciężki rewolwer, nie. Nie. Ej, serio, myślałem, że to jest tu. You were gone a long time. I was beginning to worry. Tak. A o co chodzi? Przypomnijcie mi jeszcze. Ej, moment. Ej! Ja zrobiłem coś poza nagrywaniem jednak. Przypomniało mi się, zrobiłem tą misję w banku. Ej, sprzedaj diamenty? I need some diamonds. Can you help me? A jaki jest kurs u ciebie? I can't really turn you down now, can I? Jeden diament za ile? Find any diamonds, bring them to me. No mam jedną sztukę, ale wiesz co? A, kit masz. If you find more diamonds, bring them to me right away. Aha, tylko za doświadczenie, tak? Tak po prostu. Nie, sorry, jeszcze widzę podniesiono prawie 2000. Czyli w konia nas aż tak bardzo nie robi. No ale też diamenty się przydają do kraftowania specjalnych przedmiotów, ale moment, moment. Weźmy sobie inną misję już teraz, może? Aha, ale to oczywiście nie tutaj, ale przynajmniej stąd możemy się dowiedzieć, jaki jest postęp gry. 91%, ej. Może dwa szybkie odcinki uda mi się dokończyć tą serię zupełnie, przechodząc grę. Ale nie, to skoro nie tutaj, to rozumiem, że tu. Zadania. Ej, moment, umiejętności. Może coś tam zapomniałem wbić, wrzucić. Nie, dostępne punkty 0, ale jak widzicie, kurczę, drzewka praktycznie wszystkie zapomnione. Na samieszki dół. Walka wręcz na kiepskim poziomie. Broń ręczna. Walka bronią ręczną kosztuje ci 10% mniej wytrzymałości. Jest 20% trwalsza. I co, może 5% większą szansę na trafienie krytyczne w walce bronią ręczną. Ale stop, moment. Broń sieczna, ręczna, palna i obuchowa. No ręczna to jest to, co mam na dłoniach, więc wbijam w to. Leję sikiem prostym, wolę walczyć bronią jakąkolwiek niż własnymi rękoma. No przecież, ej, jeżeli jest taka możliwość, to czemu nie? Ale stop. Nie sprawdziłem zadania. A jego także tak właśnie zmieniłem. Co, wyrzutnia rakiet? Wow. I strzelba, impaktor. I ciężki pistolet, truciciel. Ej. Dobra, aby co będziemy zmieniać sobie broń palną w locie. Oj, moment, nie na ukończone może. Poproszę na górę. Teraz tak, pobocznych jeszcze trochę mam. Bezpieczna przystań. Jak, ukończone? Nie, wejdź do budynku jeszcze. Nagrodą jest Tanto. Lekcja historii, drużyna jeszcze ma sporo. Rozmawiaj z Kesslerem i kij golfowy, nie. Już prędzej to. Safe haven, bezpieczna przystań. Cholera, gdzie to jest? O, shit. To jest gdzieś zupełnie w innym świecie, tak? Dobra, to mogę zaskoczyć? Powiedzcie, że mogę. Powiedzcie, że mogę, no. A to jakaś drabinka. A może? Może jednak się uda? Jakoś tu coś. Dobra, na pewno sprincie. Tupa. Nie. No, skoro nie chcecie, żebym schodził tędy, to pójdę inną ścieżką, ale zmienię sobie na oburęczną siekierkę. No i wielki topór strażacki chyba, tak? Nie, duża siekiera uniwersalna, po prostu. Ale okej, kierunek? Dobry. Czy kogoś tu spotkamy na swojej drodze? Oczywiście, że tak. Dobra, to ty może leż. I wiesz co? I ty też? I teraz postarajmy się... No właśnie, o to mi chodziło. Skakanie po głowie zupełnie nie psuje sprzętu. Oszy! Nuhuhu, siekiereczko! Jesteś boska.
Dobra, masz tu babcia, jeszcze skosztuj. Pewnie na jacze, nie? Widać, stopy widać, ale tam akurat wpadły w coś. Nawet widać, jak postać skacze. Fajne. Uwielbiam takie rzeczy. Takie delikatne szczególiki zwiększające immersję zauważalnie. Ej, a ciebie to nie widziałem. Zbliżyłeś się po cichu jak duch. A nie jesteś duchem, jesteś zombie. Coś ci się pomyliło. Dobra, jeszcze może owoc raz i owoc dwa. Okej, 40 metrów. Ledwo. A postać naprawdę szybko biega. Sobie pamiętam, Logan to był kiedyś zawodowy zawodnik. Tak. Był zawodowym sportowcem i grał bodajże w futbol amerykański. Aha, więc no, sprinty jak najbardziej powinien mieć opanowane do perfekcji. Ale dobra, rzućmy jeszcze raz. Bumerang. Dobrze, ma tą umiejętność dobrze rozwiniętą. Ej, puszczaj mnie, przecież... No kurde, no wow. Tu naprawdę niewiele trzeba, żeby zginąć najwidoczniej. Ale z tego co pamiętam, to karą za śmierć nie jest praktycznie nic. To też jest zombiak? Sobie może najpierw niech podejdą. Co? Co to było? Nie pamiętałem, że miałbym taki coś oszyt. No, to pięknie. Z naciskiem na wcale nie pięknie, to był sarkazm. No już teraz macham troszeczkę jak oszalały. Marzenia ściętej głowy. Tak. Fajnie było jakoś się uleczyć, a można w ten sposób przecież. Pyk. No ale wcale nie potrzebujemy już tak dużo jak myślałem. Ale moment, stop. Teraz pamiętając doświadczenia z poprzedniego mojego grania w tą grę, sprawdźmy czy na pewno zadanie się nie zmieniło. Nie, dalej jest bezpieczna przystań. No to okej. Okay. Motel, bezpieczna przystań. Aaa, takie buty. Motele są najgorsze. Są największe strachy, to naprawdę inaczej. Uważam Dead Island za jedną z lepszych gier symulującą inwazję zombie. Po prostu ta perspektywa pierwszej osoby, wymachiwanie jednak bronią białą częściej niż strzelanie bronią palną, no to jest to, jakby się sprawy miały, jakby takie coś naprawdę się zdarzyło. No na przykład w Polsce, ile tej osób ma broń, bez przesady. W Ameryce, kumam, można zrobić, nie wiem, wypad z kumplami na sklep z bronią, okraść go i mieć spokój, okej. Okay. Ale w Polsce? Bez przesady, nie ma takiego miejsca nawet. Oh shit. Dowiedz się, co się stało z przyjaciółmi Maggie. Ej, to byli ci, co tak długo się utrzymywali przy życiu i nagle się okazywało, że raczej chyba im się nie udało, bo któryś z nich został ugryziony. Fuck. Dobra, moment, wejdźmy jeszcze w ekwipunek, bo podniosłem parę zbędnego zupełnie szmelcu, czy na przykład bardzo wolną strzelbę, a wiem, że te rzeczy zapychają ekwipunek. Więc wyrzućmy. I osłabiający egzotyczny, już podwójny też. I wypatrzony karabin automatyczny. No w sumie to jest kałach, można by go zostawić, ale... karabin automatyczny, impaktor mam już u siebie też. Dobra, w kit leci. Jakby ktoś zombiaków potrzebował, to tutaj leży. Cały sprzęt. Dobra, mam troszeczkę mało życia. Co my tutaj mamy? Napój! No jak na życzenie, jak miło. Okej... Okay. Robi się złowrogo. Troszeczkę, delikatnie. Jest i skrzyneczka. Nie. Poza tym tak nie mam wymaganego poziomu, nie wierzę. Dobra, jest japteczunia. Może włączmy radyjko. Lepsza atmosfera się nagle zrobi. Co wy na to? Ożeż kurde, skąd? O! Fuck, nie, tylko trzeba skopać. Serio, skąd on się wziął? Tu? Tu był? Autentycznie tu? Co on miał za nożyk? Jak? Masakrator! Nóż do rzucania, ej! Coś z tym kolorem? Po prostu trzeba wziąć. Dobra, ale czujesz, to będzie ciężka przeprawa. Ej! Dobra, co to za dźwięki? To już mi się nie przestaje podobać, naprawdę. Jakby oni byli gdzieś naprawdę bardzo blisko. Teraz jakby co ich woździe, jest i alkohol. W takich sytuacjach nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzeba troszeczkę relaksu. No, koktajl Mołotowa też. Ma swoje zastosowania oczywiście. Dobra, jesteście tu? Dobra, jest tylko ten jeden. Może z skokiem na głowę. No, tak trzeba by było to robić. Tylko ja bym się zaopatrzył w glany chyba przede wszystkim. Przed tym całym zajściem, a nie jakieś tenisóweczki. Łatwo z... Oj, co? Szokujący młot? Ej, dobra, jakby co, kolejny blueprint, kolejny plan. Będzie można coś wykonać. Okej. Okay. Ej, przydałoby mi się teraz przypomnieć sobie, jak się włączało umiejętność specjalną, bo przyda mi się pewnie w środku, ale... Kit! A, no dobra, nie za pierwszym razem znowu. Ani za drugim tym razem.
No to już był najgorszy z możliwych. O, szybt. Dobra, to ja się wycofam może. Puppet. Crowd control. Dobra, zamknijmy. Wejdą, nie wejdą. Pewnie, że nie wejdą, ale... Jak się włączamy między specjalną? Trójkąt? Czym się robi? Co się robi o trójkątem? Co się trójkąte? Że mi się mylą teraz. Już nawyki nagle zaczynają się wdzierać z PlayStation 4 do Xboxa. Nie no, oczywiście chodziło mi o Y. Co się Y-kiem robi? Ale to może za chwilkę sprawdzę. O kurde, ja po prostu wyrzuciłem broń. Co to był za beton? W ogóle co ja teraz trzymam w dłoniach? Co to jest? Wakisashi, tak? Nie, dobra, dajcie mi moją siekierkę oczywiście. Wróciła w to samo miejsce, mam nadzieję? Tak. Dobra. Dobra, czyli to nie jest żółty na pewno. Niebieski? Ale podejrzewam, że trzeba przytrzymać. A może dwie gałki wcisnąć naraz? Bo tutaj podejrzewam jakiegoś większego zakapiora jeszcze. Ej, kolejna bateria. O, żeż, fuck! No, co to było? Zapomniałem, że takie rzeczy tu się dzieją. Fuck. Dobra, może czerwony. No coś... Jest! Tak, dobra. Napieprzaj tymi nożami! Ta jest, Logan! Ta jest! O to chodzi! A, jeszcze skończyło niestety. No ale pozamiatani... Wszyscy? Oszyt! Nie, no nie wszyscy. Paru postanowiło się podnieść dopiero, kiedy pokryłem większość ich współbraci. Oszyt, ten troszeczkę za szybko. No ale siekierka go należycie skarciła. No, myślałem, że dekapitacja, ale nie, to tylko kończyna górna, ręka. Ja momentalnie podniesiono 66 baksów, ale jeszcze nie zdążyło jego truchło upaść na ziemię. Ej, coś dużo tej baterii. Teraz zaczynam powątpiewać w ich niepospolitość. Koc. Rzecz przydatna. Ej, nie, ktoś mi tu jęczy, no właśnie. No, jeszcze jakieś jęki, coś. A w ogóle moment, czy to byli przyjaciele Maggie? Jeżeli tak, to bardzo mi przykro, ale właśnie chyba im zapewniłem wieczny spoczynek. W sumie, patrząc na ich los, to chyba nawet lepiej, tak mi się wydaje. Niebezpieczna siekiera klinowa. Tak, oczywiście. Tu. Znowu pieniądze. Średnia apteczka, to miał bardziej przydatne rzeczy, ale... Niezawodny kostur. Jest taki niezawodny, to aż było grzechem go zostawić. Taśma izolacyjna jeszcze dodatkowo. Plus... Nie no, męczącego tasaczka nie będziemy brać. Ej, dobra, ja tu jeszcze coś słyszę. Wybitnie coś słyszę. Więc gdzie się ktoś chowa? Czyżby tu? Wstaniesz, nie? Pewnie, żebyś chciał wstać. Dobra, giń. Skrzyneczka wadliwa tonfa. Nie. O, list do Maggie. Zaraz się dowiemy, co się stało. Wy tu coś słyszycie? Bo ja nic nie słyszę. Aha. Dobra, ciężki los ich spotkał. Ej, ale... Krew wyciekająca z szafy? Może ktoś tu jest w środku, może ktoś się jeszcze zdołał ukryć, no ale... Raczej z niedożywienia umarł już, ale w sumie... Sprawdzić można, nie, nikogo tam nie ma. Jeżeli siekierka nie daje rady, to znaczy, że po prostu nie ma dla nich ratunku już. Nawet jeżeli tam siedzą w środku. No ale tu nie ma takich niespodzianek w stylu, wyczyściłem pomieszczenie, nagle ktoś się pojawia, nie? O cholera, jednak są tego typu niespodzianki. Się okazuje, ale dobra, wiecie co jeszcze? Postrzelajmy sobie troszeczkę. Bam, hedzi gras. No dobra, tu troszeczkę gorzej. No ale dobra, nie mają nawet okazji podbiec bliżej. Bo karabinek się okazuje, ten kałaszek daje radę. I też mieli przy sobie troszeczkę peklu. Ale to oczywiście powiązane jest tylko z tym, że mam już teraz tak wysoki poziom, że oni tyle muszą zostawiać po prostu. Minimum stówka. Mniejsze kwoty to jest śmiech na sali. Ej, o! Potężna maczeta. Tak jest. Oglądałem dwie części maczety. Może nie jakiś super film z godny Oscara, ani gra aktorska w tym filmie, no ale... Danny Trejo, świetny aktor. I zawsze gra takich zakapiorów. Zawsze, nie? Zawsze.
Zobaczymy jeszcze, jak daleko jest Megi tak właściwie i może jeszcze uda się dostarczyć do niej wiadomość. Przykrą wiadomość niestety, że wszyscy jej znajomi są dead. Ale teraz już typowo dead, a nie dead and walking. Tak sobie Walking Dead. Też świetny serial, ale komiks lepszy. I troszeczkę teraz już naprawdę rozjechały się losy bohaterów z komiksu i tych serialowych. No, powiem tak. Rick dalej ma rękę. Mega spoiler, sorry. Ej, fuck! Jak to takie wyjście? Co to miało być? Ej! No bez kitu, dobra, dajcie siekierkę. Poprawmy go raz, za porządnie. Tu ktoś... Nie, stop, moment. A, kit rzućmy. Jest bumerang? Jest i bumerang. Nie, serio, tak rzucić siekierą, żeby rozczłonkowała ofiarę i jeszcze potraktowała prądem? No, boski rzut. Dobra, sorry, w dalszym ciągu myją mi się dwa bampery. Lewe od kopnięcia i prawe od ekwipunku, czyli od siekierki, tak właściwie. Dobra, mogę jeszcze skoczyć na głowę? Nie, już niestety nie będę miał takiej okazji. Dobra, jak daleko jest Maggie? Dobra, mam nadzieję, że tutaj teraz jest autentyczna pauza. Tam, ale czy zadanie się na pewno nie zmieniło? Z prądem, no cholera, wiedziałem, nie? Dobra, bezpieczna przystań. Tam. 430 metrów. No okej, raczej się tam dostaniemy, ale wiecie co, kochani, może zróbmy tak. Ja w tym miejscu skończę ten materiał, ale zaczniemy kolejny dosłownie od tego miejsca. Więc w tym momencie dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!